tu jakie drzewo. I Wojtek się mnie pyta, co tam rośnie. Ja mówię do niego, fasola. Zobaczcie, tu więcej tego jest. Nie, Max, nie zrywaj tego. Śmieszne. Ciekawe, co to. Idziemy teraz poszukać tego sklepu Dino. Gdzie to było? Gdzieś, bo chcemy kupić, o tutaj jesteśmy akurat, bo chcemy kupić jakąś drobnostkę dla pani, taka pani kelnerka jest bardzo miła, bardzo kochana, strasznie miła jest dla Maxa, przychodzi, wita się z nim, słodycze mu przynosi i to swoje prywatne musi oddawać, bo nie ma w hotelu takich słodyczy i chcemy jej, nie wiem, coś kupić, żeby Maxiu poszedł i też jej coś dał. Może pamiątkę pani kupimy, swerty. Nie, idziemy tu do środka, do sklepu. Max wybrał takie kaktusy dla pani. Pokaż. Piękne. Co nam robić na ziemi? Ten slash mi się tu cały polał, Wojtek. Koszmar. To Max już skasował. Can have a bag? Yes. This? Yes. Gracias. Idziemy na lunch. Max idzie zobaczyć, czy pani tutaj jest, żeby dać prezent. Jest pani? A no to chodź przy oknie, no. Nie ma, nie? O, pulpeciki są fajne. Wody dolewasz? Nie. Tylko ostrożnie. Powiem, ojej, jaki mam widok na pięknego kaktusa, zaraz wam pokażę. Ale powiem wam, że cieniutko dzisiaj z jedzeniem. Dokładnie minęła połowa pory lunchu. Jest godzina 2:30, a między 2:00 a 3:00 serwują. I tam bardzo mały wybór. Tam, gdzie pan na świeżo piecze mięsko czy coś, to tam kompletnie nic teraz nie robi, tylko jakiś makaron podgrzewa na patelni. Takie pulpety wzięłam. O! To taka wielka brytwanka była i już jest pusta tam. Wszystko dobrze? O, mama! Zaraz ci zrobię. Zostały może 4 pulpeciki w tej brytwance. Także dzisiaj naprawdę cieniutko. No ale wiecie. Nie ma tak, żeby nie było co jeść. Wciąż jest, tylko strasznie mało. Mały wybór i małe ilości. To sobie nałożyłam. To są pulpeciki rybne. I taka surówka. Wojtek mówi, że jemu wszystko smakuje, bo jak zostały małe ilości jedzenia, to w tych wszystkich brytwannach te soczki takie, wiecie, zostały, soczki, sosiki. I Wojtek to wszystko sobie powyławiał i jest w siódmym niebie. Teraz to idealne właśnie jedzenie dla Wojtka, nie? No. Wojtek był jeszcze raz sobie nałożyć i teraz pan taką rybkę mu ugrillował. To oni chyba dwa razy przygotowują te mięso czy ryby, raz na początku i raz pod koniec chyba, nie? Mm-hmm.
I jesteśmy przy basenie teraz, w hotelu. Max ma jedną koleżankę do zabawy, taka trochę młodsza chyba od niej, ale fajnie się bawili w basenie. Rozmawiałam z jej mamą, są z Nottingham. Przyjechały dzisiaj, przyjechali, bo to cała rodzina. Przyjechali dzisiaj i my zostajemy do wtorku, a oni zostają do środy. Także cały ten czas się cieszyła, że jej córeczka ma się z kim bawić i że Maksiu to taki fajny chłopak. Ja mówiłam jej, że on cały czas mówi. Ona mówi, to dobrze, że on mówi, bo Maksiowi buzia się nie zamyka. Siedziałam wcześniej, teraz siedzimy na leżakach, wcześniej na krzesełkach. To po prostu cały czas do niej mówił, cały czas, aż go cały czas wołałam, żeby już bawił się sam, bo po prostu nie dawał spokoju. Boże, wchodzi. Wchodzi na ten murek. Zobacz, zobacz, gdzie on stoi. Cały. No, cały byłeś pod wodą, brawo! No wiem, właśnie, i cały nie było ciebie widać, byłeś cały schowany pod wodą. I wiesz, nie, nawet robił łapak. Widać, powali. A tak to możesz uważać, jak ci się należy. Powali. Bez Max uczy nurkować. Wszystkich gości hotelowych zabawia, pokazuje, jak się nurkuje. Solo un rayo del sol cambia el tiempo en el reloj. Hoy mis deudas reciben perdón. Pago por el show. Me siento feliz porque si no soy yo, pues quién. Todos caen a mi lado. Jest po godzinie 17 i tak się zastanawiam, żeby iść. Max, nie biegaj! Żebyś do basenu się wykąpać, ale właśnie mówiłam do Wojtka, kubki plastikowe, od spodu napis Made in Spain. I tak dziwnie się czyta, bo wszystko już teraz jest Made in China, a tu napis Made in Spain. Ale jest ciepło. Wojtek właśnie zasnął na leżaku, a wcześniej ja zasnęłam na leżaku. Jak tam? Gdzie ty jesteś? Dobrze, nie? Max cały czas w wodzie. Hey, won't you pull me another? I'm going in. So wish me good luck. Yeah, gotta put on my favorite song. I need a boost. Let's turn up the love. No, it is way too late, but I just can't get my eyes off you. Maybe we will regret this, but tomorrow is another day. And I will do anything, I will do anything to get your love. Hey, won't you pull me another? No, brawo, cały basen przepływa. Cały basen! I to nie jeden. Przeszliśmy tutaj na krzesełka, bo tam troszeczkę już zaczęło wiać. A tutaj tak grzeje, że czuć jakby było, nie wiem, 28 stopni. A ja sobie zrobiłam gorącą herbatę. Tak mi się... Jeden, nie mogę patrzeć, przepraszam. Tak mi się zachciało herbaty i była herbata miętowa i herbata z lipy. Zrobiłam sobie herbatę z lipy. Max! O, w takim kubku. Zaraz się wywrócisz. Jeszcze mandarynkę sobie wzięłam. A Max cały czas w wodzie. Oh, my face is on the water.
Ojej, nie da się patrzeć. Jestem w szoku, jak nasz Maciu zaczął nurkować. Rzuca się do wody, nawet już nosem nie zatyka nic. Po prostu rzuca się i patrzy pod wodą. I już nieraz ręce mu zaczynają, wiecie, chodzić do pływania. Następny etap, Wojtek mówi, że będzie pływanie, nie? Po każdych wakacjach coś nowego on zaczyna. Na tych wakacjach zaczął nurkować bez zatykania nosa i bez trzymania się niczego. Dla dobra naszego dziecka musimy szybko jechać na następne wakacje. Żeby nie zapomniał, że nurkuje już, tak? Jak tu ciemno. Siedzą sobie tutaj w naszym salonie. Wojtek z Maksem na łóżku. Wojtek chyba zasnął. Nie. Nie? Max ogląda sobie bajkę. Jest godzina 19:34. Przyszliśmy do pokoju jakieś pół godziny temu. Ja tutaj siadłam i wystawiam zdjęcia na Instagram, na który Was z całego serca zapraszam. I wiecie co, tak ciemno się zrobiło. Ale na dworze jest jeszcze jasno. Chodźcie, Wam pokażę tylko... Strasznie wietrznie dzisiaj, naprawdę wietrznie. O, tu nie jest już tak ciemno. Tylko w środku tak się wydaje. O, piękny zachód słońca. Palemki. Pusto tam dzisiaj. Ubrałam się na kolację. Postaram się Wam jakoś pokazać. I buciki założyłam. Te moje srebrne, nowe. Myślę, że bardzo fajnie z tą sukienką wyglądają. Sesja zdjęciowa już zrobiona. Filmiki na TikToku nagrane. Idziemy jeść teraz. Zawsze jest ta woda tak aż po górę, nie? A tu jest taki odstęp. Najpierw jedzenie. Tak mi smakuje to jedzenie dzisiaj, że sobie dokładkę dołożyłam, aż w to nie wierzę i mam nadzieję, że zjem wszystko. Wojtek mi pomoże jak coś. Nie. Ty masz całą tłustą buzię, pokaż tu się. Z takim apetytem jak makaron, że całą tłustą buzię ma. A nasz Maksi już nie może, tak oczy trze. Taki zmęczony. Zobaczcie. Tak, najbardziej słony ziemniak. Popatrz. Aha. Mięsko jeszcze jedno, takie cienkie, brukselkę, troszkę makaronu, kurczaka, sałata, kukurydza i taki sosik majonezowy pyszny. I deserek. To jest taki krem, a wygląda jak beza. Ciasteczko. I melon. Dobre?
Zawsze, jak tu przechodzimy, śmieszą nas te okna. Zamiast takiego dużego okna zrobili 3 lufciki. Zaraz jak się wychodzi ze stołówki, śmiesznie to wygląda. Showtime! Tutaj jest program na każdy dzień. Od poniedziałku się zaczyna. Bingo, to wczoraj było. Dzisiaj Alex będzie grał. A to była jutro. No to zaraz dojdę. Quiz muzyczny w środę. W czwartek, o, karaoke night. Tutaj będzie występ Steve Curtis. No właśnie tak wygląda, nie? W tej knajpie tam jak szliśmy. No może to oni. W piątek będzie, nie, w sobotę to, w piątek ten pan śpiewa, w sobotę Showtime, Movie Quiz, czyli quiz filmowy i Elena, to już ją widzieliśmy, jak ona śpiewała, no. Aha, tutaj jeszcze w ogóle dodatkowe zajęcia w ciągu dnia. O, zobacz Wojtek, nawet tego nie wiedzieliśmy. O 11, ale nie wiadomo do której. Jutro go tam może, a nie, jutro nie wiadomo, co będziemy robić, zobaczymy. Ale jest mini-klub codziennie. No, codziennie. To te krzesełka tam koło drzewka, co widziałam. I do basenu. Może mamy wrócić. Wiecie, że wzięłam sobie jeszcze kawę po kolacji. Maxa będę teraz szykowała do spania, ale jeszcze chwilkę sobie tutaj postoję. I dostałam komplement. Nalewałam sobie kawę. Znaczy, szłam nalewać kawę, a tam jedna taka dziewczyna, bardzo młoda kobieta, taka dziewczyna stała i akurat jej się kawa lała i ona się odwraca do mnie i mówi: tak bardzo mi się podobają twoje buty po angielsku, i powiedziała, i wiecie, tak mi się miło zrobiło. Wiecie, jak to jest miło, szczególnie jak macie nowe buty pierwszy raz na sobie. Przepyszną kawę naprawdę tutaj mają. Dobra, ja będę się na dzisiaj z wami żegnać. Może wy... Dla was tak dużo się w dzisiejszym vlogu nie działo, ale my mieliśmy niesamowity drugi. Jeny, wiecie, że mi się już myli, tak dni tak mijają. Jeny, co dzisiaj jest za dzień tygodnia? Ja po prostu jestem taka szczęśliwa, że ja czasu nie liczę. Dzisiaj jest wtorek, czyli to jest nasz trzeci dzień tygodnia. No, także będę się z wami żegnać. Bardzo wam dziękuję, że byliście. Przesyłam buziaki i do zobaczenia w kolejnym vlogu. Pa, pa, trzymajcie się.